Gdzie ekspić knajtem od 150 do 200 poziomu? Mega się jaram, że mogę to powiedzieć także. Halo, halo Tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy, to fakt, ale mam nadzieję, że swoje postacie w garażu trzymaliście i możemy dalej lecieć z poradnikiem. Logujcie się na swoje hary, zapnijcie pasy i lecimy z tym koksem. Ale zanim jeszcze przejdziemy do clou odcinka, szybkie info. Jak wiecie, streamuję na Twitchu, mój nickname to Strojny i chciałbym wszystkich zaprosić 22 października od godziny 8 na jubileuszowy stream z okazji dwulecia już streamowania. 2 lata mi pyknie na Twitchu, będą fajne konkursy, fajna zabawa, no wiecie o co chodzi, chciałbym z wami wszystkimi sobie przyświętować ten dzień. Będzie to przedłużany stream, taka formuła, więc jeżeli chcielibyście wpaść i spędzić ze mną troszkę tego czasu, zapraszam, 22 października, Twitch, Strojny, od godziny 8. Oprócz tego wpadajcie oczywiście do mnie na Twitcha, na streamy, od 8 codziennie, bez piątku. No i myślę, że możemy przejść do pierwszej miejscówki, którą polecam od 150 poziomu. Są to piraty na Exotic Cave'ie. O dostępie na Exotic Cave mówiłem w ostatnim odcinku. Quest nazywa się A Pirates Tale Quest. Warto sobie zrobić ten dostęp już od wcześniejszych poziomów, gdzieś nawet na 100, na 120, tak żeby można było najpierw na batach oraz spiderach sobie podekspić, a później już od 150 poziomu przejść na te piraty. Zanim oczywiście wyruszymy w podróż, warto byłoby wiedzieć, jak się ubrać. Jeżeli chodzi o żywioły, z jakiego biją te piraty, to najwięcej dostajemy obrażeń od fizyka oraz od energii. Więc jeżeli chodzi o ekwipunek, jaki powinniśmy sobie założyć na tą miejscówkę, to Strange Talisman, który daje nam odporność od energii. Jest to jeden z najważniejszych itemków na naszym poziomie, jeżeli chcielibyśmy się wbić właśnie na te piraty. Odkąd weszło Bostiary i ten itemek stał się bardzo tani, poleciłbym tutaj również Void Bootsy. Dają 10% rezista od energii, więc zawsze coś. Pewno to lepsze niż bożki. No i oczywiście standardowy Ring of Red Plasma, a reszta eku pozostaje już bez zmian. Pamiętajcie, że te potwory są wrażliwe na ziemię, więc jeżeli będziecie mieć możliwość levelową nałożyć sobie już taką broń od żywiołu ziemi, róbcie to jak najszybciej, na pewno efekty będą spektakularne. Oczywiście, jeżeli nie macie takiej możliwości i bijecie z fizyka, również tam sobie poradzicie. Ja osobiście na tej miejscówce spędziłem czas od 150 poziomu do, uwaga, 220. Nie wiem dlaczego, bardzo mi się spodobała ta miejscówka. Zawsze była wolna, bo to był akurat moment wtedy, kiedy wprowadzali tą miejscówkę. Była dosyć świeża, nikomu się nie chciało robić dostępu, więc ja na tym skorzystałem. Bardzo dużo zarobiłem, bo sianko jest... Ale jeszcze do tego przejdziemy. Co do właśnie sianka, kwestia jest taka, że większość itemów, które możemy tam zlocić, są albo do Rashida, albo do Yasira. Więc jest sztywna kwota nałożona, zarabia się tam od, myślę, 300k na tym 150 poziomie, aż do troszkę wyższych poziomów, tam już 700 można wyciągnąć, 650 na spokojnie. Powoli zaczynamy z levelem już wchodzić w taki okres, gdzie zaczynamy już zarabiać. Także to jest jedna z pierwszych miejscówek, która nam na to pozwoli. W tym momencie chciałbym wam pokazać mapkę, w których miejscach sobie stawać, żeby te klaty sobie pulować, żeby na spokojnie sobie expić i wiedzieć jak najlepiej biegać, żeby robić jak najwyższe liczby. Tutaj oczywiście musicie dostosować swoje bieganie do swojego levela, czy też do tego, jak zbijacie szybko te potwory, ponieważ w pewnym momencie będziecie potrzebować już 2 pięter, żeby wam resp wyrabiał. I tutaj niestety muszę się uderzyć w pierś, ponieważ niestety nie mam możliwości wam pokazać, jak takim 150 levelem się biega po tej miejscówce, ile się robi dokładnie liczby, jeżeli chodzi o expa na godzinę oraz o profit na godzinę, ze względu na to, że po prostu nie udało mi się ogarnąć takiej postaci, ale przy kolejnych odcinkach już od 200 poziomu prawdopodobnie to powinno się pojawić. Abstrahując od tego,
Jeżeli chodzi o liczby od 150 poziomu, jest to jedna z najlepszych miejscówek. Nawet jeżeli będziemy robić ciutkę mniej expa na godzinę niż na przykład na Lava Lookerach, to kwestia jest tego, że wyciągamy tak duży profit, że delikatnie mniej expa na godzinę nam to wynagradza. Także moją propozycją byłoby posiedzieć tutaj od 150 poziomu do 170, a od 170 poziomu wlatujemy na Barclaysy, na Abedendriel. Idąc na tą miejscówkę, możemy korzystać ze standardowej lokacji, którą nam daje Tibia, oczywiście bez żadnych dostępów. Jeżeli chcielibyśmy sobie rozszerzyć expa, na pewno nam to troszkę podbije liczby na godzinę. Wtedy robimy quest, który nazywa się Cults of Tibia Barclays. Jeżeli ukończymy sobie to zadanie, przy okazji będziemy mieć dostęp na bossa, który się nazywa Leiden. Jeżeli chodzi o ekwipunek, jaki powinniśmy założyć, tutaj mniej więcej 90% obrażeń, jakie dostajemy, jest to fizyk, a 10% jest wysysanie życia. Jeżeli chodzi o to, jak się ubrać tutaj jak najbardziej pod protekcję fizyka, nie wiem, czy byście potrzebowali Prismaringa, raczej wątpię, więc kolarki, red plazmy jak najbardziej, ewentualnie w ekstra slota wrzucić sobie Bonfiddle. Jest on troszkę warty, wiadomo, ale na późniejszych etapach gry nam się również przyda, więc to żadna strata. Ewentualnie, jeżeli to wysysanie życia bardziej by nam przeszkadzało, wtedy polecałbym Garlic Necklace. Ten rodzaj potworów nie jest wrażliwy na żaden żywioł, są albo tylko neutralne, albo mają odporności, więc tutaj używamy broni od obrażeń fizycznych. Jeszcze zanim pokażę mapę, w jaki sposób powinniśmy sobie biegać na tej miejscówce, chciałbym tylko zaznaczyć, że to miejsce to jest kompletny waste. Tak samo jak Lava Lookery, jest troszkę wyższy exp na godzinę niż na piratach, no ale pytanie, na czym najbardziej zależy. Troszkę mniej przyexpić, ale więcej zarobić, czy mocną pegiolę przycisnąć i mocno się przywastować. W tym momencie możecie zobaczyć mapkę, w których miejscach stawać sobie na klatach, żeby na spokojnie resp nam wyrabiał, można byłoby zmaksymalizować naszego hancika. Jeżeli miałbym podać taki najlepszy scenariusz, jak expić naszego knajta od 150 poziomu, to na pewno do 170 poziomu expiłbym na miejscówkach, które wcześniej podawałem, czyli Lava Lookery, Hill Cave minus 3, właśnie te Exotic Baty, Spidery, bądź też te Piraty. I od 170 poziomu dorzucił właśnie te Barclaysy i wtedy mamy bardzo dużo alternatyw, z których możemy sobie po prostu skorzystać. Także nie zapominajcie, że od 150 poziomu możecie również chodzić na te miejscówki, które wcześniej już podawałem. One również będą w porządku, aczkolwiek już będą bardziej alternatywą niż main spotem. Przypominam oczywiście o standardowym giveaway sonie na 100 Tibia coinów. Jeżeli chciałbyś wziąć udział, wystarczy, że zostawisz lajka pod tym filmem, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. Ja będę ten film wrzucać o godzinie 7.30, tego samego dnia o godzinie 13.30 będę rozdawać tego giveaway sona. Jeżeli wygrasz, pod twoim komentarzem pojawi się moja odpowiedź, że wygrałeś i wyślij mi swój nickname do gierki. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, napisz hashtag strojny. Mam nadzieję, że będzie was trochę. Dziękuję bardzo za uwagę i sympatyczne pa pa.